kolejnym odcinku Rzeszowskiej Jazdy gościmy pana Jacka Mazura, instruktora Ośrodka Szkolenia Kierowców Skręt w Rzeszowie. Dzień dobry, panie Jacku. Witam serdecznie, witam ponownie. Panie Jacku, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przejechali skrzyżowanie koło Rzeszowskiego ZUS-u. Spotykają się tutaj ulice Targowa, Plac Głowackiego i Aleja Piłsudskiego. Pozornie jest to dość proste skrzyżowanie, aczkolwiek w godzinach szczytu samochodów jest dość dużo i duże znaczenie ma tutaj to, jaki pas ruchu zajmiemy, wjeżdżając na to skrzyżowanie. Teoretycznie to bardzo proste zadanie, ale nie każdy pamięta o tym, tak, że mamy tutaj zakaz skrętu w lewo. Tak jest. I jak należy się zachować, żeby wykonać ten manewr prawidłowo? Znaczy najlepiej jest tutaj zawrócić, czyli skręcić ulicę Głowackiego. Głowackiego, dokładnie tak. No i na najbliższym możliwym miejscu po prostu zawracamy i wtedy możemy pojechać już prosto przez skrzyżowanie. No i tutaj, tak jak widać, jak dojeżdżamy do skrzyżowania, to mamy dwa pasy do skrętu w prawo. No i skoro zawracamy, to zawracanie generalnie przyjęło się wykonywać ze skrajnego lewego pasa. Więc skoro chcemy zawrócić, to powinniśmy właśnie zająć pas lewy, bo będzie nam później dużo łatwiej zawrócić. Ale jeżeli zdarzyło się tak, że zajęliśmy prawy, tak jak w naszym przypadku, mamy jeszcze czas na zmianę? Tak, oczywiście możemy ten pas zmienić. Tak, za skrzyżowaniem? Tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej, no bo prościej nam jest czasem z prawego pasa skręcić. Mamy tą strzałkę warunkową, która nam umożliwia szybszy skręt. No i teraz dokładnie tak jak pan to robi, zmieniamy pas. Tutaj oczywiście przy zawracaniu musimy puścić osoby, które jadą w stronę ulicy Targowej. No i też po zawróceniu możemy zająć albo pas lewy, albo pas prawy. Ale w tym przypadku ma to bardzo duże znaczenie. Albo prawy, tak. Natomiast tutaj, no znowu, zgodnie z przepisem powinniśmy się ustawić przy prawej części jezdni, tak? Czyli jeżeli mamy prawy pas wolny, to powinniśmy zjechać na pas prawy. Natomiast za tym skrzyżowaniem mamy taką sytuację, że znowu pas prawy się kończy i my musimy ten pas, oczywiście skoro on się kończy, zmienić na pas lewy. No i tutaj też, jeżeli wszyscy kierowcy jeździliby na suwak, tak? Czyli zaczęliby się wpuszczać 1-1, no to nie byłby problemu, tak? Czyli my się ustawiamy wtedy na prawym, widzimy, że musimy zmienić pas, ktoś nas wpuści. Co bardzo istotne w przypadku tego skrzyżowania, warto wspomnieć o tym, że samochodów jest dużo i często zdarzają się takie sytuacje, że kierowcy wjeżdżają na tarczę skrzyżowania, tak, mimo że przed sobą mają inne pojazdy. Potem zmieniają się światła i samochody jadące z przeciwnego kierunku nie mają jak przejechać. Tak, no to jakby klasyczny, myślę, że ten problem dotyczy wielu skrzyżowań tak naprawdę. No to niestety, no jakby czasem każdemu zdarza się jakby źle ocenić sytuację na skrzyżowaniu. Natomiast no starajmy się jakby dobrze to oceniać, tak? Czyli jeżeli widzimy, że faktycznie mamy korek przed nami, no to zatrzymujmy się tak, żeby jeżeli światło się zmieni na czerwone, to żeby na tym skrzyżowaniu nie zostawiać, no bo wydaje mi się, że każdego to denerwuje, tak? W sensie, jeżeli ktoś nam zablokuje przejazd na skrzyżowaniu, to myślę, że też bylibyśmy zdenerwowani, więc starajmy się robić po prostu tak, żeby na tym skrzyżowaniu nie zostawiać samemu, bo blokuje to ruch. Celowo skręciłem tutaj w rejon tego targowiska, ponieważ mamy w tej chwili taką sytuację, że wjeżdżamy na ulicę jednokierunkową, jedziemy w stronę ulicy Targowej. Tak. Tutaj mamy możliwość skrętu w lewo i w prawo. My będziemy jechać w prawo w kierunku tego naszego skrzyżowania. Tak, będzie to. I jakie miejsce powinniśmy zająć w tej chwili? No to ewidentnie, jeżeli mamy jednokierunkową ulicę, to powinniśmy zjechać ewidentnie do prawej krawędzi jezdni i skręcić w prawo po to, żeby jeśli ktoś skręca w lewo, to żeby mógł się ustawić po lewej stronie. Kierowcy rzadko zostawiają miejsce przed skrzyżowaniem dla tych, którzy chcieliby się włączyć z tej bocznej ulicy. Nie jest to wykroczenie, aczkolwiek byłoby miło, gdyby ludzie... No byłoby miło, tak. No przysłowiowo byłoby miło, bo myślę, że kierowca, który w tym momencie stoi przed nami też, jeżeli byłby w naszej sytuacji, chciałby mieć możliwość wjazdu, tak? Więc tu znowu, no generalnie starajmy się myśleć o innych kierowcach, tak? Bo, myślę, że w tej sytuacji warto właśnie o tym przypomnieć, że ta metoda zamka błyskawicznego... Oj tak, no tutaj byłoby super, tak? Bo my byśmy mogli wtedy wjechać spokojnie na prawy pas i 1-1, albo od razu wjechać na środkowy 1-1 po prostu jechać, tak? Dobrze. Ale tutaj bardzo fajnie nas pan wpuścił. Bardzo panu dziękujemy. Ja sobie pozwolę awaryjnym jeszcze podziękować. A to pani nas nawet wpuściła, także dziękujemy bardzo pani za to, że to zrobiła. Bardzo miłe zachowanie. Okay, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Dziękuję również. Dobrego dnia. Do zobaczenia.